tym odcinku Minecraftowych Sinów sprawdzimy nie tylko te najdziwniejsze, ale również te najbardziej epickie światy, jakie kiedykolwiek zostały wygenerowane w Minecrafcie! Ale spokojnie, spokojnie, na dziwne Siny też znajdzie się miejsce! Więc koniecznie przygotujcie popcorn i zostawcie łapkę w górę! O, my rozpoczynamy przygodę po najlepszych światach w tej kwadratowej grze! Wow, dobra! Szczerze mówiąc, jeśli miałbym wybrać świat z najlepszym możliwym spawnem ever, to prawdopodobnie byłby nim ten Sid! Zaraz na spawnie może wam się wydawać, że to w sumie nic takiego! No, to taki normalny świerkowy las, no nic wielkiego, no! Ale gdy tylko się odwrócicie, to ujrzycie to cudo! Oto przed wami wielki, odkryty Lush Cave! Czyli chyba najpiękniejsza struktura, jaką kiedykolwiek widziałem w Minecrafcie! Te zarośnięte jaskinie same w sobie są naprawdę piękne! Ale gdy do tego wszystkiego dołożymy wielką dziurę po środku epickiego lasu, to dopiero powstanie prawdopodobnie najlepsza miejscówka pod chatę na świecie! Wyobraźcie sobie mieszkać mniej więcej gdzieś tu! I codziennie rano, gdy tylko wstaniecie ze swojego minecraftowego łóżka, mieć taki widok! Wow, to, że ten typ jaskini zbudował się akurat w miejscu, w którym jest ona odkryta, to jest serio niesamowity zbieg okoliczności! Ale przy okazji będzie to też chyba mój ulubiony minecraftowy zbieg okoliczności! Tu jest zbyt pięknie, to nie może być prawdziwe! Jest tylko jedna rzecz, która może być lepsza od tego Sida! A jest to wspólne granie! Dokładnie, chciałbym zagrać z wami w World of Tanks! I przy okazji podrzucić wam kod z bonusami o wartości kilkudziesięciu złotych, ale to przy okazji, no! Dobra, to łapcie od razu mój nick! Zelazowy się nazywam! A dokładnie tak możecie mnie dodać do znajomych! Swoją drogą, na moim Discordzie stworzyliśmy specjalną strefę, gdzie możemy umawiać się na gierki, także zapraszam cieplutko! Ale dobra, dobra, no! Czym jest World of Tanks? Jest to kozacka darmowa gra, która pozwoli ci wcielić się w rolę dowódcy jednego z ponad 600 maszyn wojennych i stawić czoła innym graczom z całego świata! Do wyboru znajdziesz tutaj czołgi lekkie, średnie, ciężkie, a nawet niszczyciele czołgów, czy działa samobieżne! Krótko mówiąc, no w sumie to wszystko, co można sobie tylko wymarzyć! A gdy już znajdziesz idealną maszynę, możesz rozpocząć swoją grę na ogromnych, otwartych mapach, które totalnie rozwalają panie! Chciałbyś może zawalczyć w mieście? Spoko! A może wolisz bitwę w lesie? Żaden problem, tutaj serio jest wszystko! Jednak co najważniejsze, World of Tanks jest w 100% darmowe! I znajdziesz tam miejsce dla siebie, niezależnie od tego, czy jesteś noobem, czy prosem! Więc koniecznie pobierz World of Tanks z mojego linku, odbierz specjalny pakiet startowy i dołącz do ponad 100 milionów graczy na całym świecie! No dobra, ale wróćmy na minecraftową ziemię! Zaczęliśmy ten odcinek od niesamowitych terenów, więc co powiecie na kolejny? Ten, który już na spawnie może wydawać się całkiem spoko, ale nawet nie o tym mówimy! Mimo tego, że już teraz jest epicko, wow, co jest? Ej, bo totalnie nawet nie o to mi tutaj chodziło w tym Sidzie, ale to wygląda niesamowicie! Ale to i tak jest nic w porównaniu do tego, co czeka nas tutaj! Takiego czegoś nie widziałem jeszcze nigdy w Minecrafcie! To jest jedna wielka przełęcz pomiędzy dwoma wielkimi górami, która tworzy najprawdopodobniej najbardziej epicki teren w historii! Wszystko, co kiedykolwiek widziałem w tej serii z minecraftowych Sidów, się już naprawdę nie liczy! Bo i tak jestem pewien, że już chyba nic lepszego nigdy nie zobaczę, nawet wodospady, co? Ile ich, o mamo? Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, to jest kraina wodospadów! A to wszystko wchodzi jeszcze do wielkiego morza! Nawet jeśli napiszecie w komentarzu, że widzieliście coś ładniejszego, to i tak wam nie uwierzę! Nie, 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 to jest po prostu już szczyt piękności! Nie da się wejść na wyższy level generowania świata! Da, jeszcze pszczół do klimatu tutaj brakowało! Wow, po prostu wow! Ej, 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 ale żeby nie było tak miło, są też bardziej przerażające spawny! Nie zawsze tworząc świat traficie na piękną, płynącą miodem krainę! Nieraz możecie na przykład spotkać coś takiego! Czy tylko mi to wygląda na jakiegoś potwora z Loch Ness? Ej, totalnie, to jest najbardziej przerażająca góra ever! Ma głowę, ma wielką szyję i na dole ma ciało! To jest totalnie jakiś jeden wielki dinozaur! Sorry, no może przesadzam, ale pierwsza rzecz, którą zobaczyłem na tym świecie, to jest właśnie to coś! I co, jak co, ale serio pomyślałem, że to jest jakiś potwór! Na szczęście to tylko kolejna dziwna skała! Wahoho! Uwielbiam dziwne skały w Minecrafcie! A jeszcze bardziej od dziwnych skał, które wyglądają jak potwory! Ha, ha, lol! Przepraszam, ale jeśli ktoś wcześniej nie widział tam potwora, to teraz już nie ma jednej opcji! Ale dobra, co ja tam mówiłem? A tak właśnie! Jeszcze bardziej od dziwnych skał udających potwory! Lubię minecraftowe spawnery! Ale nie myślcie sobie, że mówię tu o jakichś pojedynczych spawnerach! Oj, nie, nie, nie! Nawet mało tego, nie mówię tu o podwójnych spawnerach, ani tam potrójnych spawnerach! Co to tam w ogóle znaczy? W tym miejscu, w niedalekiej odległości, znajduje się 7 spawnerów zaraz obok siebie! Z czego, co ważne, 6 możemy uruchomić dosłownie w jednym momencie! Ale policzmy dla spokoju! Spawner numer 1, 2, 3, 4, 5, no i 6! I na końcu 7, mamy to! Te wszystkie spawnery znajdują się dosłownie w odległości kilkudziesięciu kratek od siebie! Widziałem kiedyś złoże 8 spawnerów, ale nie były one tak blisko! A te jeszcze do tego są wszystkie dosłownie takie same! Każdy z nich jest spawnerem jaskiniowych pająków! Nie lubię spawnerów jaskiniowych pająków! Chociaż dobra, no jakby było ich 7 w jednym miejscu, to może bym je polubił! Ja, to wszystko zmienia postać rzeczy! No i tak jest niemożliwe, żeby było prawdziwe! I teraz w końcu na widoku mamy każdy z nich! Wow, po prostu nie wiem, co mam powiedzieć! A pewnie gdzieś obok nawet by się ósmy znalazł! O, proszę bardzo, kawałek pod ziemią!
Spawner numer 8. Czy to jest jakiś rekord świata? Przecież to wszystko jest normalnie niemożliwe, no. Czasami niemal niemożliwe jest też znalezienie podwodnej świątyni. I niespokojnie, to nie jest seed, na którym będziemy się w niej spawnować. To by było jeszcze całkiem normalne, ale to się dzieje tutaj. Nie zasługuje, żeby mówić na to normalne. Bo na tych magicznych kordach czeka na nas niespodzianka. Zdradziłem wam już, że będzie ona dotyczyła podwodnej świątyni, ale wydaje mi się, że tego się nie spodziewaliście. No świątynia jak świątynia, nie? Problem w tym, że jeśli się odwrócimy, to po drugiej stronie mamy drugą idealnie ułożoną świątynię. A mówiąc idealnie ułożoną, mam na myśli naprawdę idealnie. Jeśli wyruszymy sobie w podróż z tego miejsca, w tamto miejsce, to okaże się, że ta świątynia jest 1:1, kratkę w kratkę naprzeciwko tamtej. Jak jeszcze potrafiłbym sobie wytłumaczyć to, że dwie świątynie są obok siebie, tak tego to nie potrafię sobie wytłumaczyć. Pociągnijmy sobie most na środku, czemu by nie? No i co, patrzcie na to. Równiutko z wejściem po jednej stronie i równiutko z wejściem po drugiej stronie. Nawet wysokość jest taka sama. To wszystko to nie może być przypadek. Nie, no to musi być dzieło jakichś kosmitów, no. A biorąc pod uwagę, że ostatnio udowodniliśmy, że to villagerowie są kosmitami, to najprawdopodobniej to oni to wszystko budowali. Co tu robi drzewo? Okej, nie wnikam, to też jest całkiem dziwne, co jest? Ej, bo może ja się nie znam, ale czy to jest normalne, że ta zakorzeniona ziemia pojawia się na środku klifu z lodu? I to jeszcze po środku dwóch wielkich świątyń podwodnych? Nie, no ten seed to musi być naprawdę dzieło kosmitów. Nigdzie więcej już tego nie widzę, więc to chyba nie było normalne. W ogóle jak to wytłumaczyć, no? Nie, no dobra, wiadomo, wielu rzeczy w Minecrafcie nie da się wytłumaczyć, nie? Światów takich jak ten, który właśnie stworzyliśmy, prawdopodobnie też się nie da. Bo jestem pewien, że niezbyt często w Minecrafcie można zobaczyć coś takiego. Oto niby normalne góry, które całkiem przypadkiem tworzą prawie idealny okrąg, którego środku znajduje się biom dżunglowy. Jeśli ktoś jeszcze uważa, że generator świata w 1.18 nie jest najlepszy, to niech spojrzy na to coś. Przecież to nawet nie wygląda, jakby miało być naturalne. Jakby, nie wiem, no ktoś to stworzył w jakimś programie, no. Czemu te góry tak idealnie okrążają tą dżunglę? Tego się pewnie nie dowiemy, ale jeśli szukacie fajnego miejsca na domek, to zapraszam bardzo serdecznie. O, na przykład tutaj. Z jednej strony dżungla, z drugiej strony dżungla, ale za to jaka? No, trzeba przyznać, że ten Minecraft to ma gust. Umie wygenerować naprawdę spoko rzeczy. Zresztą, jeśli lubicie dżunglę, to ten seed też jest dla was. Powiedziałem wam wcześniej, że pierwszy seed, który testowaliśmy, był najlepszym spawnem, co nie? Nie wiem w sumie, czy nie chciałbym teraz zmienić swojego zdania. Bo ten świat ze spawnem na tej wyspie, to jest chyba totalne marzenie. Nie dość, że mamy tu biom dżunglowy, mamy jeszcze arbuzy, mamy jeszcze pandę, mamy pandę nawet, lol! Panda na spawnie, ale kozacko. A gdyby tego wszystkiego było jeszcze mało, to mamy tutaj jeszcze dżunglową świątynię. Czyli chyba całkiem sporo fajnych itemów na start, nie? O, na przykład 5 złota, 2 bambusy, 6 kości i 2 żelaza. To nie brzmi jak spoko itemy na start. Ale dobra, jest jeszcze jedna szansa. Oby tu było coś lepszego, proszę, nie! Dobra, no ta świątynia mogłaby być lepsze dropy, ale i tak nie jest źle. 3 żelaza na samym spawnie to jest dobry wynik, nie? Można zrobić motykę i łopatę i uciekać stąd jak najdalej się da. Ale tylko pod warunkiem, że schowacie do swojej łódki pandę. A, i trochę bambusa przy okazji, oj, przyda się. Myślę, że na tej wyspie da się pobić rekord świata w znalezieniu pandy, ale to nie jedyny rekord świata dzisiaj, więc lecimy dalej. Jeśli wydaje wam się, że widzieliście kiedyś w Minecrafcie jakiś ultra głupi rekord, to prawdopodobnie ten, który pobije teraz, będzie jeszcze głupszy. Biorę żelazo, biorę jedwabny dotyk, lecimy z tym koksem. Muszę szybko zrobić crafting, let's go. Nie powiem wam, co to za rekord, bo mnie wyśmiejecie. 3 sztabki żelaza, pasuje, robimy sobie z nich szybko wiaderko. Do wiaderka woda, do wody szybko ryba. Nie, to jeszcze nie jest ten rekord, bo musimy jeszcze wbić do środka. Zabrać kilka szyb i uwaga! 3, 2, 1! Mamy to! Nie umieraj! Oto prawdopodobnie najszybciej zbudowane akwarium w historii Minecrafta! Jestem z siebie dumny, dałem radę! Ale mi zajęło to gdzieś około minuty. A rekord świata wynosi 47 sekund i zrobił go Dylan DC14! I to właśnie on znalazł tego seeda, na którym można pobić ten najbardziej wspaniały rekord świata ever! Co, no nie marzyliście kiedyś o tym, żeby pobić rekord świata w najszybciej zrobionym akwarium w Minecrafcie? Ja jestem z siebie dumny, wydaje mi się, że jestem teraz w pierwszej dziesiątce. Nie wiem, ile osób próbowało, ale na pewno nie więcej niż 10. A mówiąc o rekordach, to wydaje mi się, że właśnie jeden przebiliśmy. Bo jakimś cudem przez cały ten odcinek nie było jeszcze ani razu tematu piramidy. Ani nawet wioski, co jest ze mną nie tak? Spokojnie, gdy tylko przegrążę się na te kordy, to wszystko się naprawi. Ponieważ tam znajduje się coś, czego jeszcze nigdy nie widziałem. Pustynna piramida. Chociaż dobra, no widziałem pustynną piramidę. Ale jeszcze ani razu na środku oceanu. Co tu się w ogóle stało? Dosłownie w tym miejscu powstała mała wysepka, a na tej wysepce jacyś starożytni Egipcjanie postanowili zbudować piramidę. Świetny pomysł, to na pewno jest dobre miejsce. Ta wersja brzmi ładnie, ale raczej bardziej nazwałbym to błędem generatora. Nie, no super, a w tej dziurze teraz jest woda? O, tu nie ma wody, dziwne. Nie ma ani wody, ani żadnych fajnych itemów. No kto by... O, jednak co? Nie było tematu, nie odzywałem się, sorry. Także jeśli kiedyś znajdziecie piramidę na środku oceanu, to mogą być w niej całkiem spoko skarby. Na to się w ogóle dziwnie patrzy, co nie? Wyobraźcie sobie, że zwiedzacie pustynię i nagle widzicie coś takiego. No mój mózg by chyba wybuchł.
Zresztą jakie chyba na pewno by wybuchł. Tak samo jak po każdym odcinku z dziwnych Sidów. I wy też dajcie znać, jak trzyma się wasz mózg po tym filmie. A my widzimy się jutro, dobranoc, siema. Wow, normalnie powiedziałbym, że masz przed sobą właśnie teraz dwa odcinki, ale tym razem powiem coś delikatnie innego. Zamiast wbijać na te dwa odcinki, wbij koniecznie na pierwszy link w opisie i obczaj wszystkie bonusy, które dostaniesz z rejestracji z mojego linka. A przy okazji pamiętaj, dodaj mnie do znajomych. World of Tanks, znaczy nie na Facebooku. No, dobranoc.